Witajcie, tu Szemek z Fitness Pro Team, prosto z Paryża, gdzie trwają Igrzyska Olimpijskie. Pogoda dopisuje, a słoneczne dni przyciągają tłumy turystów, którzy w międzyczasie korzystają z uroku w stolicy Francji. Razem z Anetą udało nam się zaparkować samochód zaledwie 500 metrów od wieży Eiffla, mimo że znaki i powiadomienia z Google Maps odradzały wjazd do centrum miasta. To prawdziwy sukces, bo okolica jest naprawdę zatłoczona. Niestety, mimo że z ramienia radia Polonia FM chcieliśmy wybrać się na mecz siatkarzy, na finał naszej reprezentacji Polski, nie udało się nam zdobyć akredytacji. Mimo to spotkanie z rodakami sprawiło nam ogromną przyjemność. Kiedy Polacy dowiadywali się, że jesteśmy z radia Polonia FM, wielu z nich mówiło, że nas słuchają i uwielbiają nasze audycje. To bardzo miłe usłyszeć takie słowa od słuchaczy, zwłaszcza tutaj w samym sercu Paryża. Pod wieżą Eiffla można było spotkać wielu uczestników z różnych krajów, którzy korzystają z okazji zwiedzali miasto i robili sobie zdjęcia z numerami startowymi na tle słynnej konstrukcji. Wokół wieży rozstawione są również obiekty sportowe, w których odbywają się zawody olimpijskie. Jak pewnie zauważyliście w telewizji, te obiekty są dosłownie na wyciągnięcie ręki od wieży Eiffla. Na ulicach spotkamy dużo policji francuskiej, a także żandarmerii wojskowej, którzy czuwają nad bezpieczeństwem uczestników i kibiców. Wspólnie z Anetą spędziliśmy tu naprawdę miły czas. Pozdrawiamy Was serdecznie i do usłyszenia specjalnie dla Radia Polonia FM, Szemek Fitness Pro Team.